Nie, no tam chyba część faktycznie była czyjeś, nie wiem. Nie, ludzie, a wy wiecie. Nie ma par, ale na pięć. Pięć. Na degustację. Dobra. Bye. Nie ma, czekam i aha, okej. Tutaj, z degustacją, nie? Czy na zewnątrz, czy na zewnątrz? Tak. Możemy spróbować później, można coś zakupić. Ale dziękuję, Wanda. Pani w ogóle mówi, że teraz z lawendy można kupić tylko i wyłącznie oliwę, że jeszcze te produkty z lawendy nie są gotowe. Nie, nie chcecie żadnego wina? Ja nie. Słodkiego? To jest takie słodkie wino. Nie, mogę zagotować. Lawenda miała być na lawendzie. O, Wanda, mówię, że mam klimatyczne wino, ile ma pergała, to on kosztuje 40 i mamo i to tako jedno dobro bijelo vino i to auto do ono bogdanša, ovo je 40 kuna. A imam vino bijelo koji je miks od 4 sorte loža, to je 15 kuna i crno litar to je 20 kuna. Dobra, no takim razie tak, te dwa wina to są takie, wiecie, czyste, bardzo dobrej jakości tak. I jedna butelka kosztuje 40 kuna, natomiast jeżeli chcielibyście spróbować białego wina, które jest miksem czterech różnych rodzajów winogrona, to ma do sprzedania za 15 kun, ewentualnie czerwone, ale też takie, też takie średniej jakości, to jest za 20 do 20 kun. Także jeżeli macie ochotę, to ja mogę spróbować samo mało. I ma tego deserno wino. Ono je ovako kosta 30 kuna. Te wina są za 30. Ovo je deserno vino, nie to vino. To je deserno vino, proszę. A ono je takie surowe. Da, i ovo je grapa. Grapa isto kosta 30 kuna. A grapa to jest taki alkohol, nie wiem, widzisz. Rakija jest? Rakija? Za ile? Za 30. Aha, no to i tu ja chętnie kupię. No to co? On się tak wyprowadzi. Malo wielo, malo drwero, tak. Da. Malo wielo, tak. Ale nie, bo ono drugo. Dobra. No nie, no to sobie weźmiemy potem, nie? No to co? Chcecie spróbować troszeczkę tego wina? Tak.